Hej, cześć, siema, witam w unboxingu trylogii Wiedźmina. Tutaj jeszcze wam pokażę potwierdzenie dowodu, że to jest jednak trylogia. Dużo nie dałem, ale chyba myślę, że jednak opłaca się mieć taką trylogię wszystkich Wiedźminów, jakie do tej pory powstały, czyli przez kilkanaście lat, które zostały stworzone, aż po 2015 rok. Gdzie trójka zawrzała na całym świecie, nawet Amerykanie polubili naszą polską grę. No, myślę, że możemy od razu zacząć od przedstawienia trzech części. Zawartość tej skrzynki, no, prawie jak skrzynka, bo tu jeszcze jest wersja przygodowa, planszowa Wiedźmina. Nie wiem, co mogę o tej grze powiedzieć. Trochę widziałem gameplaya i to jest takie trochę... dla luzu. Totalnie dla luzu. Myślę, że dałoby się tam gameplaya nagrać. Tak obracam i obracam, żeby wam pokazać, że to nie jest jakiś fotomontaż, że to jest serio. Najprawdziwszy Wiedźmin. Teraz muszę coś przyszykować do otworzenia. Może być nawet dzióbek długopisa. Dlatego tym czymś na pewno spróbujemy otworzyć. O, proszę. Były szkolny patent działa. Wszystko to trzeba teraz idealnie rozedrzeć. Czyli to się w ogóle przebija. O, idzie. Idzie to sprawnie. Jak nie macie czym innym ostrego przy sobie, to lepiej z tego użyć. Mam nadzieję, że dobrze widać, jak to się otwiera. Jedziemy. Unboxing dawno na moim kanale nie zagościł, ale z takiej gry jak Wiedźmin, no to tu po prostu tylko musi być ten unboxing. Tylko musi być, bo inaczej to aż trochę wstyd nie pokazać unboxingu, to jest naprawdę. Najpierw przedstawmy tą wersję bardziej przygodową. Tutaj pokażę zbliżenie na tą okładkę. Mam nadzieję, że dobrze widać tylną okładkę, co my tu mamy. Będziecie tam wszystko widzieć zresztą, bo ja nie chcę na razie czytać, bo to ma na celu pokazanie unboxingu. O, tutaj mamy nawet instrukcję. Jest instrukcja i płyta, gdzie mamy grę przygodową Wiedźmina. Mamy całą ekipę Geralta z Rivii, łącznie z Triss Merigold, z Zoltanem i Jaskrem. No i co mogę powiedzieć? No, przetestujemy tą grę przygodową. Nie wiem, jednorazowy gameplay, zależy od was. Jak będziecie chcieli, to czemu nie? A teraz przejdźmy do sedna sprawy. Wiedźmin Trylogia, czyli początki Białego Wilka Geralta, gdzie poznajemy jego fabułę tak naprawdę. Ale jeszcze sobie tutaj patrzę na tą grę przygodową. No i to jest zupełnie nowa przygoda. To jest jakaś odświeżona fabuła, tylko w wersji takiej mapy świata. I to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba i myślę, że nie omieszkam przetestować gry przygodowej Wiedźmina. Ale teraz przejdźmy do trylogii. Widzieliście tutaj zawartość, ale zaraz ją rozpakujemy. Tylko teraz chciałbym z największym szacunkiem tutaj odpalić. Tutaj macie nawet fajnie pokazane wszystkie trzy części. Od początku, gdzie Geralt pierwszy raz tutaj staje do walki ze złem, aż po starego Geralta, chociaż myślę, że się Geralt nigdy nie starzał. Z wyglądu owszem, ale z siły i ducha walki to nie zupełnie. Tak wygląda mniej więcej otwarcie. I wyciągamy, tylko chcę wyciągnąć pierwszą. Są cztery pudełka w ogóle, kurde. Cztery takie pudełeczka, no widzicie na pewno. A jak tak, to wam jeszcze pokażę, żeby był dowód, że są jednak te cztery pudełka. I teraz w której to kolejności ja wyjmę? Jeżeli to będzie jedynka, to strzał w dziesiątkę. I teraz chciałbym mniej więcej te wszystkie pudełka na waszych oczach wyjąć. Tam jest jeszcze jedno pudełko, ale wyjąłem tak. O kurde. Jezu, a to tak, to Wiedźmin 3 zawiera podwójne pudełko. Tu jest jedynka jednak.
To pudełko już nie muszę wam pokazywać. Zaczniemy od Wiedźmina edycji rozszerzonej. Pudełko białe, plus 18, logiczne, dubbing polski. W którym to roku ta gra powstała, zaraz wam tu powiem. No nie piszę jeszcze, gdzie ja tu mogę znaleźć datę. A datę to powinienem mieć gdzieś tam przygotowaną, adnotację dnia premiery, ale to jest naprawdę już ponad 10 lat. Może przesadziłem, ale chyba raczej będzie te ponad 10 lat. No nie jest zwyczajną grą komputerową, to rewolucja, zgadza się, bo to jest jedyna polska gra, która w tamtym roku podbiła uniwersum. I możemy być dumni z naszych polskich grafików, programistów i tak dalej, ze CD Projekt Red. No i generalnie pogram sobie w jedynkę, zobaczymy na ile mnie będzie stać, żeby w ogóle przetrwać tej jedynce. Teraz możemy z godnością przejść do drugiej części, tak, z tego już nagrywałem serię, miałem wtedy jeszcze Wiedźmina, ale kupowałem zwykłą wersję cyfrówkę, czyli sam klucz, tylko że nie na Original, bo inne coś, tylko z CDP, nie pomyliłem się, z CDP. No i to jest Wiedźmin 2, edycja rozszerzona Zabójcy Królów, czyli ta seria, która już przeze mnie 2 lata temu skończona w 42 odcinkach. Dobrze to jeszcze pamiętam, jeżeli się pomyliłem, to proszę mnie poprawić. Jeżeli ci, co mnie oglądali oczywiście, albo dalej oglądają, tutaj pokazuję wam tylko okładki, jak to wygląda. No powiem wam tak, po kupieniu Wiedźmina trylogii mogę powiedzieć jedno. Że chyba od tego momentu wrócę, po prostu zrobię taki dobry powrót do kupowania gier pudełkowych. Owszem, droższe są od zwykłych, no ale mogę przyznać jedno, że aż się chcę kolekcjonować. Tylko trzeba, wiadomo, trochę z głową kupować gry, żeby nie szaleć. I teraz przejdziemy do rewolucji, która cały świat poznała, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gon. Bardzo przepraszam, że nagrywałem tą serię z niewłasnej gry, tylko po prostu już nie będę się tłumaczył jak, ale teraz po prostu będzie szaleństwo. Zremakeuję tą serię, znaczy zreaktywuję. Teraz będzie polski dubbing, teraz będzie można słuchać Geralta, ile się tylko żywnie będzie podobało. No, dodatki to sobie będę musiał kupić. No ale stwierdziłem tak, no opłaciłoby mi się kupić taką trylogię, no co ja będę sobie żałował, taniej już chyba nie będzie, a jeżeli taniej to tylko po zniżce, ale co ja tam, będę miał wszystkie Wiedźminy, będę miał z głowy i nie wiem czy jedynkę dla was nagrywać, bo czy to jest sens w ogóle dla was pokazywać jedynkę, bo gra jest stara jak świat, no nie wiem jak wy chcecie, a może nawet zreaktywowałbym dwójkę. Może na jakimś trudniejszym poziomie trudności, nie wiem. To zależy od was. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że mój sprzęt już wrócił do formy. Mogę nim spokojnie wszystko tutaj obsługiwać, grać na najwyższych obrotach. No tylko tego czasu jeszcze mi brakuje, żeby tak częściej nagrywać, ale jak będę mógł, jak będę miał siły i konkretne serie, to dla was nagram. Jeszcze pokażę wam Wiedźmina po raz drugi. Tutaj jest dysk czwarty i ścieżki dźwiękowe. Tutaj proszę bardzo, jest ich lista. Nie wiem czy w ogóle dobrze widać. Nie wiem czy oświetlenie jest odpowiednie dopasowane do nagrywania, bo nie miałem aparatu, nic, musiałem wziąć kamerkę internetową. Myślę, że nie nawaliła przy nagrywaniu, bo jakby nawaliła, to by była wielka szkoda, bo naprawdę ten unboxing chciałem z takim mocnym pieprznięciem zrobić, żebyście mogli docenić, że jednak mogę z godnością posiąść całą trylogię. No i jeszcze raz mogę wam tu pokazać pudełka, nie wiem czy wszystkie będą widoczne, a jak nie, to jakoś inaczej wam to pokażę. O, proszę bardzo, tu powinny być dwójka. O, pięknie, myślę, że generalnie mogłem wam tak pokazać, bo już chyba lepiej się nie da. No i
Co ja mogę jeszcze powiedzieć? I tutaj jeszcze postawię wersję przygodową. Tak mniej więcej, żeby wam jeszcze pokrótce objaśnić, że jeżeli będziecie chcieli Wiedźmina, jedynkę, albo tą przygodową, ja myślę, że przygodówkę można byłoby zrobić w formie gameplaya jednorazowego. A co do reszty, to już wy, jak wy będziecie chcieli, bo wiadomo, że ja mogę jeszcze co innego nagrywać oprócz Wiedźmina. No ale jeżeli postarać się o taki unboxing, którego już dosyć dawno nie było, to myślę, że nie ma problemu. Jeżeli tylko wy będziecie chcieli, w komentarzach napiszcie, w komentarzach bez przerwy piszcie, jeżeli będziecie mieli czas, czy chcielibyście, nie wiem, jedynkę gameplaya, dwójki gameplaya, trójki, trójkę to serię trzeba zrobić generalnie, bo 30 odcinków wrzuciłem, a potem zrobiłem pauzę przez rok z Wiedźmina. Tak trochę dziwnie przeze mnie to jest zrobione, ale jeżeli trzeba, to naprawdę mogę zrobić, tylko piszcie w komentarzach, a będzie wam dane. Ja myślę, że już chyba można skończyć ten unboxing, bo już nie ma co tutaj zbytnio więcej pokazywać. Mogę jeszcze ewentualnie coś dopowiedzieć, że aktywność, którą teraz mam, może już tam obumarła, a może jeszcze przetrwała tam jakieś swoje korzenie sprzed 4 lat. No ale jeżeli bym nagrywał więcej takich nowszych gier, ale takich, które chce się oglądać, chce się w nie grać tak naprawdę, bo to, co dzisiaj wychodzi, te setki gier nowych, takich trochę typu Battlefield 1, które naprawdę może być przehiper zajebiste, ale taka FIFA 17 mnie martwi, to jest bardzo martwiące, czy to nie będzie błąd. Bo ja myślę, że z tej FIFA to mogliby już naprawdę ogarnąć się. Chociaż nowy silnik graficzny się zapowiada. To jestem tego pewny, ten Frostbite do FIFA. No ale jak to spełni swoją rolę w tym roku, to już naprawdę sam nie wiem. No i co mogę jeszcze powiedzieć? To pudełko mi się zwłaszcza podoba, szkoda go wyrzucać. Szkoda wyrzucać takiego pudełka, bo jest ono naprawdę starannie i wykonane z, no wiadomo jakiego materiału, ale szkoda niszczyć. To jest piękne, piękne. No chyba najpiękniejszy unboxing, jaki mogłem zrobić ze wszystkich, bo to były sprzęty, nie sprzęty, ale z Assassin's Creed'a Unity robiłem unboxing, tak, czyli z 5 płytek, bodajże z 5 płytek. No ale dobra, teraz jest Wiedźmin, który prawdopodobnie z trzeciej części będzie seria, ale reszta to muszę przemyśleć. Wy musicie też pokazać, że chcecie, by ta gra mogła wystąpić na moim kanale. No i co jeszcze mogę dodać? Mogę was tylko pozdrowić i życzyć powodzenia. No i mojego powrotu do częstszego nagrywania. To co będę wrzucał, to będę wrzucał. Nie wiem jak będzie dalej z Pokemonami, jak wy chcecie. MTA powinno jeszcze powrócić, jeżeli tylko dam radę w tym tygodniu, to będzie. No i skończę już gadać. Chyba mniej się już jąkam, bo dłuższa przerwa od nagrywania to tak też trochę przez wakacje nie miałem czasu, żeby więcej wrzucać. Tam widzieliście, że wrzucałem na zaplanowanym na wtorki i czwartki te Pokemony, ale teraz to już nie ma co się martwić, bo w miarę częściej będą się te filmy pokazywać, ale po jednym tak na dzień, bo nie chce mi się więcej wrzucać, bo to też szkoda mi czasu, bo ciągle wychodzę z domu i nigdy nie mam czasu, żeby więcej nagrać. Chociaż jeżeli chodzi o zapasowe filmy, to myślę, że w weekend nie powinno być problemu. Trzymajcie się, na razie i myślę, że ten unboxing długo zapadnie w waszej pamięci, mojej przede wszystkim też. No i do zobaczenia w którymś tam Wiedźminie, jak będziecie tylko chcieli. Na razie.